Paliły się kadzidła, przywitaliśmy się mmm, i dość długo siedzieliśmy w ciszy. Zaraz się zacznie, pewnie widzimy się po. Tak powiem, Początek był dość śmieszny, później z perspektywy czasu. Że mówię: Słyszycie tego koguta, co pieje? A oni do mnie. Jakiego koguta? No, to było oczywiste, że każdy bodziec z tego świata oddala nas od tamtego. Boże, jak ja tu utknąłem, to tak, tam teraz tu, ja, żona powie, że zwariował, pewnie siedzi, na muleci na tej plaży eee, 100 lat, i w ogóle gdzie? To matka powie, do psychiatryka to nie ma tego. A zanim zobaczycie materiał, kochani, to już trwa wielka orkiestra świątecznej pomocy, do której ja również chciałbym się dołączyć i dołożyć, więc jeżeli ktoś będzie chciał z ze mną poprowadzić program, Usiąść tutaj. Być w Szalnym Podcaście, to tworzyłem licytację na Wośpie, wszystko będziecie mieli w opisie i ten, kto wy wylicytuje, wygra, zasiądzie tutaj ze mną, poprowadzi program. Pogadamy o Tobie, o Twoim życiu, jak będziesz chciał, jak nie, to normalnie pogadamy o sprawach bieżących, tak jak zawsze w Szalnym Podcaście. Umówimy się do tego, osoba, która wygra licytację, zostanie zaproszona i poprowadzi razem ze mną program. Także już licytujcie, kochani, każdy może tutaj zasiąść. Siedzenie tu jest fajne, szalny podcast jest fajny, próbowanie się jest fajne, ale najfajniejsze jest pomaganie. Zapraszam do licytacji. Cześć kochani, kłaniam się. Słuchajcie, e, jestem po, <laughs> jakkolwiek to brzmi. Obiecałem wam e, zdać relację z ceremonii ajłaski, na którą jechałem. E, kto z was wie, to wie. Kto nie wie, niech sobie wygoogluje. I powiem szczerze, że mam tym trochę problem, bo przed chciałem jak najbardziej to powiedzieć, a teraz jak jestem po, to wiem, jakie to będzie ciężkie, jak będzie niezrozumiałe, jak dla mnie nawet by było niezrozumiałe, jakbym tej ceremonii nie miał, a teraz ktoś by mi opowiedział i najlepszy miałem e, nauczkę opowiadając wczoraj swojej żonie wszystko. I ona. Yy, yy, znaczy ja wam i tak jakoś tam opowiem, ale, ale na początku chcę, 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 chcę powiedzieć, dlatego, dlaczego to będzie inaczej, czy, czy niż jak się spodziewałem. No naprawdę ciężko to przekazać. Ciężko, będąc na tym poziomie, na którym jesteśmy, opowiedzieć coś z tego, gdzie się było tam. I miałem świetny przykład wczoraj, bo wczoraj wróciłem, kiedy opowiedziałem swojej żonie wieczorem. Yy, I żona tak słuchała, tak z coraz bardziej takim zdziwieniem, politowaniem. I w pewnym momencie powiedziała: Tomek, ty nie opowiadaj tego nikomu. No i niestety, dzisiaj też rozumiałem swoim barwerem, który jest w tych sprawach biegły. No, i też przez nominację oczywiście wysłuchał, ale przez nominację, że opowiadanie tego komuś, kto tego nie przeżył, czy się nie interesuje, czy nie wie, jaki to jest stan świadomości, jest bardzo ciężkie. Ale tak, żeby coś, bo naprawdę, ja bym tego nie robił. Ale z szacunku dla Was, dla widzów, wiem, jak to brzmi górnolotnie, tak, walczę o lajki, oczywiście jestem Atencjuszem. Z szacunku dla widzów, naprawdę, bo wielu was czy już, kiedy będzie o tym powiedziane i tak dalej, chciałem to zrobić. Nagrałem też parę jakichś krótkich filmików, które świetnie Łukasz tu pewnie wstawi, eee, gdzieś tam w międzyczasie, no więc może zacznę, co ja chciałem, po co ja tam pojechałem, przede wszystkim ja zawsze miałem problem ze swoimi emocjami, to znaczy byłem, jestem, mam nadzieję byłem, bardzo wybuchowy, eee, wpadałem dość szybko w furię nawet, rzekłbym, nie jakoś tam bardzo szkodliwą, ale no po co to. Strasznie szybko się denerwowałem, też szybko się podniecałem i tak dalej. Chciałem to troszkę w szkołu łagodzić. Co było chyba też widać w moich filmikach, po moim sposobie mówienia, nawet jak z Arkiem rozmawialiśmy w przerywaniu. I chciałem tak właśnie się uspokoić, a ostatnio przez to dużą falę hejtu, która na mnie była pewnie i w dużej mierze słusznie z mojej winy, to też no, byłem mega rozbity, więc to mi się przydało. A tam, gdzie chodzę ćwiczyć, gdzie trenuję do walki, tutaj w Krakowie na grapplingu, Mój trener i tam z jednym z zawodników pojechali i widziałem w nich potężną przemianę, znaczy zwłaszcza w jednym z kolegów, w których pojechałem, mm, bo on też miał tam różne tam problemy z rozedreganiem, a przypominam sobie, że jak go zobaczyłem, po, mówię, o matko Boska, przecież to aniołek Rubinek, tak brewkami machał, taki siedział aniołek, tylko ma jeszcze białe włosy do tego, tylko powinno mu się jeszcze pokręcić i mieć skrzydełka. No tak wyglądał. I mówię, dobra, jadę to, nie do końca tam wierzę w jakieś takie rzeczy, to znaczy ja jestem niewierzący, ale w coś gdzieś na górze, jakąś energię oczywiście wierzę. Kiedyś dużo książek o tym czytałem i wiem, że coś jest, ale ciężko do tego dotrzeć. Można Trzeba spędzić lata medytacji, co okazało się słuszne, bo szaman właśnie tak powiedział, że te stany, które ja miałem, które się uzyskuje po tych preparatach, yy, można również, to jest tak zwany szortka, on to świetnie nazwał, skrót. Można to uzyskać przez medytację, tylko mówi, no kto w dzisiejszym czasie, są ludzie, są oczywiście ogini kto nie będzie, nie wiem, jadł przez dwa tygodnie o głodzie, siedział i medytował, wtedy dojdzie to oczywiście po latach takiej medytacji i wprawianie się w to, ci mistrzowie jogini tak robią i uzyskują ten stan. Na szczęście pewne preparaty dają nam te zaznaczone shorty, gdzie można się przedostać do tego stanu świadomości i jednym z nich jest właśnie ayahuasca. Jest ayahuasca, jest Chyba to są wszystkie, nie wiem, przynajmniej ten szaman przewodniku, którego ja byłem, jest z jest J. Pejote, Pejote, pejot, kaktus, wywarstka kaktusa, Ayahuasca jest kamieszanką i jest San Pedro, również kaktus. Jest jeszcze combo, to jest tak zwane z żaby, ale to jest bardziej oczyszczanie takie fizyczne, co... To, co to, to 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 toksyczne. Jaki, jaki, taki, taki. Eee, I bardzo i bardzo leczy, usuwa toksyny. Też się dowiedziałem ciekawostka z, tutaj z Krakowa, z chyba największego kanału podróżniczy w, w Polsce, Kamil Intravel. Intravel pozdrawiam, też o nim rozmawiałem, on wiele krajów i Amazonii odwiedził, to mówi, że ceremonii nie miał, ale go wyleczono z malarii. Malaria ma chyba 90% śmiertelności, nie chcę teraz strzelać, ale coś koło tego. On był w ciężkim stanie, medycyna nie dawała sprawy, bodajże był w Boliwii. I tam właśnie tą żabą przepalili mu z ogniska patykiem, wypalili dziurę, wtarli ten śluz tej żaby. No i po dniu czy dwóch był jak nowy. Więc, jakby to kolejny dowód na to. Ale jeszcze może powiem o tym. Od Was miałem wiele głosów: wiele dobra. Opowiedz jak dobra, jedź, zobaczymy. Ale wiele też, których mnie przerażało. Ja generalnie nie lubię. No Oczywiście tu będzie trochę do wypikania teraz Łukaszu, ale powiem to normalnie. Nie lubił stanu po, albo nie, powiem po tym zielonym. Nienawidzę. Bo ja nie za bardzo lubię to gubienie w czasie. To znaczy gubienie w czasie jeszcze tu nie ma. Gubienie w czasie to dopiero było teraz. Ale to takie brak poczucia czasu, nie wiesz ile minęło. Mnie to nerwuje. Ja tego nie lubię, nie lubię tych stanów. W Tajlandii z przygodelików miałem okazję sprawdzić grzyby. Pozdrawiam Cię pajączkiem, z Piotrusiem Pająkiem eee, i też mi się to nie podobało. To jest jakaś tam faza, jakoś tam było śmiesznie, ale też nie wiesz kiedy, co było. Nie wiesz to. Ja jakoś się tego e, boję. Moim hasłem jest miękkierki są dla mięczaków. Powiedziałem to głośno. Eee, więc e, więc e, z dużą dozą obaw i wracając do waszych komentarzy, to było ich mnóstwo. A mój goek w psychiatryku. A to, które mnie naprawdę coraz bardziej przerażały, bo ja i tak się tego bałem. Yy, I tak się bałem tego stanu. Yy, ale było, było też kilka: jedziesz po jałaskę, no to zapnij mocno pasy. I wam powiem, chciałbym właśnie: nie wiem kto to napisał, to jest na kanale Kiniaj yy, Kinia Tomek, boże, szalone tańcula. I ten widz niech się zgłosił, bo wygrywa migacze do lodówki za to, bo to było, to było najlepsze, co oddaje to, co przeżyłem. Jedziesz w wyższym no to zapnij mocno pasy. Tak. Więc tu mówię, to jakie były moje, yy, dlaczego to zrobiłem. Yy, z, od razu powiem, bo tu pewnie będzie wiele pytań. Moi drodzy, nie powiem kto, nie powiem gdzie, nie dam kontaktu, nie, nie będę mówił imion, bo jednak są to substancje dalej zakazane, przynajmniej w Polsce. Ja nie byłem w Polsce, nie brałem tego w Polsce, brałem to za granicą, dość daleko. Ale w związku ze stanem prawnym tych wszystkich substancji, wypowiadam się o nich, jako go przekazuję wam swoje doświadczenia, ale od razu mówię, w żaden sposób nie namawiam. W żaden sposób nie polecam i w żaden sposób nie, na pewno nie skontaktuję Was z kimś. Proszę nie zadawać mi takich pytań, ponieważ e, chociaż szkoda, bo według mnie e, ten szaman, który się nami opiekował e, podczas ceremonii i osoby, które były z nim, jest genialny i, i wiem, że bo, bo to jest bardzo ważne w tej ceremonii, żeby się ktoś przez nią przeprowadził. Jednak nie, nie, nie ma opcji, po prostu nie się do tego ręki ze względów i prawnych, i etycznych, i, i różnorakich. Po prostu kto chce, to i tak dotrze sobie na pewno, ale, ale ja, ja, przeze mnie tego nie zrobicie. Wracając do tego, no więc dlatego to robiłem, takie były moje problemy, z którymi chciałem poradzić. Tam wiedziałem, że wiedziałem, no według wszelkich y, źródeł dostępnych, y, po prostu pff, troszkę wchodzisz w głąb siebie, nabierasz pokory. Jesteś, przez chwilę możesz poczuć wszechświat, tak jak tak słyszałem, tak słyszałem, dlatego mówię, zdecydowałem się to zrobić, mówię, dobra, raz kozie śmierć. Zbiegło się to też z tym czasem właśnie tego wielkiego hejtu na mnie, teraz ostatnio z rozstaniem z zamknięciem programu, więc to wszystko też jakby jakoś się to tak zgrało, że to było jeszcze bardziej, tym bardziej teraz potrzebne i fajnie, że to wypadło w tym czas. No więc, mmm, poleciliśmy sobie. Yy, poleciliśmy sobie chcieliśmy wziąć ceremonię w pierwszy dzień, w który byliśmy, tak byliśmy mówieni, ponieważ yy, szaman i te osoby, które tam z nim było, trzy żony, fajnie ma, trzy żony yy, z tego jedna też jest polką. Yy, w, yy, to jest, a jeszcze szaman, nie wiem, może pewnie jak się to palne gdzieś mi, ale postaram się nie. To jest gość właśnie stamtąd, Indianin, taki rasowy, jakbyście chcieli, nie wiem, pomyśleć sobie o. Dżungli, kimś latającym w tej dżungli amazońskiej, to właśnie byście jego zobaczyli. Totalnie taki <laughs> prawdziwy, prawdziwy locals dżunglowy. E, starszy gość, starszy gość, pewnie gdzieś w moim wieku, no, czy, czyli starszy gość, czyli nawet bardzo stary, skoro w moim wieku, ale widać doświadczony. No i, i chcieliśmy wziąć ceremonię w pierwszy, w pierwszy dzień, bo oni jeżdżą po Europie, po świecie, gdzieś tam co chwilę sobie stacjonują. I w, mieli, mieli jeździć do Maroka, spieszyli się jak najszybciej, dlatego siedzieliśmy w tą noc. No niestety, e, tam jakieś tam tarapaty nasze spowodowały to, że byliśmy bardzo późno na miejscu. Wygląda. nie mogliśmy wziąć, ale mieliśmy hotel, który jest zamknięty. Nie nawet. Więc nie mamy też gdzie spać, dzisiaj już ceremonii nie będzie, jest za późno, my nie mamy gdzie spać. Byliśmy gdzieś koło 23 bodajże. No i bardzo się z tego cieszę, że nie dano nam tego. Nie powiedzieli, że już jest za późno, nie ma opcji. Jak, ja czego nie? Mhm. To się dowiedziałem później, czego nie? Bardzo fajnie, że tak wyszło. Mamy gdzie spać. Przyjechał Don Pedro, otworzył nam bramę, bo szaman zadzwonił do niego. Myśmy dzwonili, nie umieją gadać po angielsku. Już nie wiem, dzisiaj ceremonii, bo jest 23. Znowu nie jemy. Kupiłem zamarchewkę, zjadłem. I czekamy do rana, jutro rano o dziewiątej. Ceremonia. I dwóch się próbuje włamać. Eloce co jest W Mariocie, apartament na hasło. I mariocie, na hasło. Kurwa, łóżko, trzymaj masz tybrytka? Pięknie. Więc zostaliśmy na noc i braliśmy dnia kolejnego. E teraz się jeszcze muszę cofnąć. Przygotowanie do ceremonii jest takie: oczywiście, to są zalecenia, nikt was tego nie będzie sprawdzał, nikt wam nie będzie robił gastroskopii, czy innej kolonoskopii, czy dłuba w gardle, ale zalecenia są głodówki Indianie. Rdzenni Indianie, którzy to odkryli, którzy to robią, właśnie te wszystkie specyfiki, co jest dziwne, też nie wiem dlaczego, znajdują się właśnie gdzieś tam w Ameryce Południowej, w Amazonii, szczególnie w Peru. Wszystkie te substancje, czyli i Żaba Combo, i, i Peyot i, i, i San Pedro, i Ayahuasca. Tak dziwnie, że akurat na Ziemi zlokalizowane wszystkie są tam, które wywołują właśnie no te stany. I, 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 i yy. Właśnie miałem o czym, yy, że zalecając te głodówki, ja może jakoś nie przeżegałem strasznie, zresztą Sylwester był zaraz, ale Chyba ostatni, jakikolwiek alkoholik, naprawdę lekki. Wypiłem w sobotę w Sylwestra ze dwa piwa małe. Później tak, w niedzielę już odrzuciłem mięso całkowicie, bo to jest przede wszystkim, żeby od zwierzęcych. Zlecenie, żeby od zwierzęcych pokarmów, nie? Więc ja już w niedzielę żadnego mleka, żadnego mięsa. Sałatka, jakaś warzywna, jakieś te. Jest pierwszy, każdy ma kaca po Sylwestrze, a ja o. A ja nie piłem wczoraj ani nic, i o. Kalarepa. Sałatka z tuńczyka, bo już nie mogę mieć mięsa, jeść, jeść, jeść mięsa i się muszę oczyszczać. Ja już przeżyłem przemiany, mam dość. Eee. A od jutra tylko na sokach warzywnych i wodzie. E, czy nawet w sobotę chyba. W niedzielę już odrzuciłem mączne, zostałem tylko na warzywach, ale jeszcze sobie zrobiłem takie leczo bez gotowałem sobie paprykę z pomidorami. Eee. Przestałem też, odstawiłem kole, jakieś napoje inne. Eee. W, w poniedziałek już to samo kontynuowałem na samych warzywach. I lecieliśmy w środę, tak? Yy, I wtedy chyba bodajże w poniedziałek, czy to było we wtorek, nieważne, bo ostatnie dzień już leciałem na wodzie, na samej wodzie. Pojutrze ceremonia. A dzisiaj się dowiedziałem, że Robert Grin, biznesmen, youtuber, jak zjadaj łaskę, to sprzedał wszystko i zaszło w dżungli. Czy to chyba w ogóle zwariowało? No nic, kochani. Cię już tylko warzywa, a jutro już tylko woda. Zabiję alkohol. Pieroce te są takie papieroski paliłem też. Mięso. Pieczywo. Wszystkie potrawy mączne. Nie mówię rzeczy mocniejsze od alkoholu. A dzisiaj tylko aloes z wodą. I jutro. I jeszcze jadę na trening. Poszliśmy z żoną, tak też się złamałem. mówię, Boże, już tak... Mnie, no źle się czułem, źle się czułem, nie jedząc, nie jedząc, yy, jedząc coraz mniej, pijąc tylko wodę. Yy, poszliśmy do kina, bo to takie ciekawe jest, dlatego wam powiem. I kupiliśmy popcorn i tam Pepsi Max, tak? Yy, no i bardziej to żona jadła, ja mówię, nie chcę, nie chcę, ja mówię, daj spróbować. Jak ja wziąłem tego, ten popcorn, co myjemy na co dzień? To sama z sól, po prostu aż nie mogłem wypić mnie, to daj popić tą kolą. Jeszcze gorzej. A naprawdę i do tej pory to nie stoi bez kozery i to nie jest lokowanie produktu, tylko do tej pory najbardziej smakują mi owoce. Na mięsa raczej nie am ochoty minęły już parę dni i to nie jest zalecenie, ja już mogę. A już na słodycze całkowicie. Ale wczoraj po tym wszystkim mieliśmy kupę słodyczy batonów i każdy słodycz brał trochę i wywalał. A owoce posudziliśmy wszystkie, wszystkie naturalne, czy znaczy miałem jakieś dwa felki takie, krakersy, to jeszcze to się dało zjeść. A takie już strasznie czekolada, coś tam słodkie, to dalej mamy tego. Popatrzcie, poprzednia głodówki, żeby nie być głodosłownym. Poprzednia głodówki. każdy wziął po kawałku i do tej pory tego nie ruszy. Nawet jogurt jakoś nie bardzo. A znowu, patrzcie, jabłka obgryzione co do ostatniego. Wszystko tak to smakowało. I teraz dalej mam dalej ochotę. Może jakąś rybę taką zgrida? może, ale owoce. To jest wszystko jest za słodkie, za słone. Ciekawe, ja byłem fanem słodyczy, także to tak to je przeskoczyłem, ale, ale mówię, że jest ta dieta konieczna, wstrzemięźliwość od seksu. Już 10 dni nic. Jak żona nam mówię, to będzie to będą fajerwerki. Na serio. Więc żadnego dotykania nawet własnego ciała. No jakoś to starałem się przestrzegać, bo po pierwsze się tego bałem, więc nie wiedziałem, żeby jakichś złych reakcji, nie wiedziałem, co, jakie to ma znaczenie, ale skoro zalecają, tak ma być. Zalecieliśmy, mówię, cały dzień w owodzie, tylko nakupiliśmy sobie zakupów, żeby po ceremonii zjeść. No bo trzech wygodniałych facetów, mój boże, jak my wszystko, czekolad żeśmy się nakupili, takich Boże kochany, tam czekolada z whisky i to, to tony. No i mamy dzień ceremonii. No i co mamy rano? Tam fizi bez za ogona. Eee, no idziemy do ceremonii, ale no, nie wiem, ja co mam, bardziej jestem zdecydowany, żeby może nie brać. No. Boję się, że się boję. A dwa, że kur... nie jestem jakoś przekonany do tego. coś stanie z głową, nie lubię takich was, takich rzeczy. Nie lubię, jezu, nie, to Oni już to 8-9 godzin. Będę leżał, trząsł się. Dobra, idziemy teraz do szamana. Ja no, pojechałem tam rano ja naprawdę, powiem wam, byłem obecnany. No, kurde, bałem się tego trochę, bałem się tego trochę. Miałem się tego zagubienia w czasie, zawsze myślałem, że tam zostanę, no bo jeżeli tam czas staje, no to ty możesz siedzieć tam milion lat. Co z tego, że się obudzisz żeś powiedział, że to było 5 minut, jak ty przecież tam milion lat gdzieś uwięziony. I tego się bałem. No i do tej jednej z żon yy, szamana mówię, wiesz co, ja się w ogóle boję i w ogóle się boję, tam i nie ma czego. Ja Naj najbardziej się boję tego gubienia w czasie, a ona nie, to gubienie w czasie na pewno byś miał, ale ja to lubię. Mówię, matko bosko, po co ona mnie to powiedziała? No wierzmy do szamana, mnie do szamana. Paliły się kadzidła, przywitaliśmy się yy, i dość długo siedzieliśmy w ciszy. Yy, dość długo siedzieliśmy w ciszy i on powiedział po prostu nas czyta, że czyta nasze wibracje i faktycznie bardzo dużo trafił. Nie będę mówił, bo po pierwsze to są jakieś prywatne sprawy, po drugie osoby, z którymi byłem pewnie by sobie życzyły czy nie życzyły, ale nie będę tego mówił, ale bardzo dobrze nas odczytał, nasze intencje, kim jesteśmy, czego potrzebujemy. Ja byłem, bo to mogę powiedzieć chyba o sobie, to ja powiedział, że ja jestem Teddy Bear, że lubię przydulanie, jestem taki dobry, fajniutki w środku, a po co ja tą mordę. Jest mnie wszędzie dużo i zagłuszam tego fajnego Tomka w śrobie. Dużo w tym prawdy. No i zapytał, jakie ceremonie? Ja powiedziałem, że mam stracha, więc, więc jak mam stracha, to jest uznawany san Pedro za najsłabszy, ale po wszystkim bo mam tak, jak to jest najsłabsze, jak to jest najsłabsze, to ja nie wiem co jest inaczej. Ale inaczej. Myśmy rozmawiali po i z chłopakami, którzy mieli, bo oni akurat ajłaskę, łaskę, czyli to teoretycznie najmocniejsze i z szamanem, i z tymi jego żonami, że moje przeżycia i wszystko było tak jak po bo to też każdy inaczej. Podobna różnica między tym, że ja dostałem San Pedro, jest taka, że tu nie można się jakby o sobie dowiedzieć smutnych rzeczy, tak. Że w Ayahuasce można w sobie spotkać smutne rzeczy. To nie jest, że to jest zła faza, ktoś tam będzie gonił potwory i będziecie się bali, tylko, że może być smutno, można nawet się rozpłakać, to coś się zobaczy wewnątrz, podobno po San Pedro tego nie ma, czym ja brałem. No, wzięliśmy te porcje, no, i e, Wzięliśmy tę porcje tam u tego szamana i poszliśmy na plażę. To było genialne w ogóle, bo on wcześniej opowiedział, żebyś się tym nie martwić, za bardzo się przejmujemy. Bardzo fajnie mówił. Jestem po. Wziąłem. Idziemy na plażę się położyć, zaraz wam mnie trzepnąć. Wziąłem San Pedro. To jest najsłabszy, ale tak mi doradzono. Oni wzięli. Aj łaskę obaj. Zaraz się zacznie. Pewnie widzimy się po. Uspokoił mnie. Nie jestem już taki. E, nie, tak się nie boję, jestem bardziej podekscytowany. Zobaczymy. Samo jakbym nawet nie wziął tej ceremonii, bo daj medycyny, bo tak się to nazywa, to i tak mi dużo skorzystał, bo bardzo fajne rzeczy mówił. To jest człowiek e, imigrant, wiadomo, przyjezdny tutaj, e, stamtąd, więc e, mówi, no lata tutaj musiał przejść, miał chyba w kieszeni 23 przedlarek tu dobił do Europy. W ośrodkach dla uchodźców, i to wszystko, żeby załatwić. I bardzo fajne rzeczy mówił, to znaczy, no, wy jesteście europejczykami. Czy wy doceniacie, że Jesteście, powiedzmy, nie wiem, tam w kilku procentach ludzi i miliony ludzi, setki milionów ludzi chciało być na waszym miejscu, tylko być Europejczykami, tylko będzie wasz paszport. Tylko. Nie mówimy o statusie, który i tak mieliśmy wszyscy we trzech jako taki, ale bardzo fajnie to przedstawił, że jednak my tego strasznie nie doceniamy wszyscy, że gonimy dalej nie wiadomo za czym, a jednak większość ludzkości nam zazdrości i chciała być na naszym miejscu, chciała być nasze problemy, które wydają nam się nie do przeskoczenia. Eee, także to, to wszystko było fajne, to czytanie nas, wzięliśmy te środki poszliśmy na plaży. Aha, dlaczego to mówię? Bo powiedział, że w ogóle życie dla niego to jest taka alegoria trochę przenośna, życie jest takim dniem na, powinien być dniem na plaży. Po prostu rozkoszować się tym życiem, jest słońce, morze, szumi, w jakim nie jesteś stanie, każdy lubi być na plaży, tak? I życie powinno być takim dniem na plaży, naprawdę. Eee, już nie będę się na tym rozpowiadał, ale, ale po prostu to też mi się fajnie spodobało. No i, i świetnie trafiliśmy, bo idealnie. Mieliśmy idealną pogodę, bo było 18 stopni, czyli tak, na t-shirt, e, długie spodnie, dresy, tak, mieliśmy, zero chmur, pełne słońce, cudowne plaże, surferów, mnóstwo, setki surferów młodych surfujących. To, to był taki w ogóle fajny obraz. Yy, no i bierzecie, nie, a ciebie, nie, a ciebie bierze rozmowy między nami. No i myśleliśmy, że nas nie brało. Ja pierwsze, nie mówię, nie będę, przepraszam Was, ale nie będę opowiadał, jakby, całej fazy, bo. Odeszliśmy do psychiatryka, ani jakichś takich tych, tylko tak powiem, początek był dość śmieszny, później z perspektywy czasu. Że mówię, słyszycie tego koguta, co pieje? A oni do mnie, jakiego koguta? A to mnie było, wiecie, gdzieś tam. Ja też chciałbym tutaj bardzo mocno zaznaczyć, że według mnie, bo dobrze, ja wszystko będę mówił według mnie. Nie jestem guru, nie znam wiedzy, przekazuję tylko swoje doświadczenie Wam. Według mnie nie ma to nic wspólnego z żadnym narzędziem, ani żadną fazą. I w taki sposób traktowane jest profanacją, moim zdaniem. Naprawdę... Uważam, że to pomaga ludziom, pomaga ułożyć siebie, pomaga ułożyć życie dookoła, pomaga ułożyć siebie wewnętrznie, pomaga ułożyć relacje z innymi. I traktowanie tego jako zabawę, w mojej opinii, jest naprawdę... jest profanacją czymś nie na miejscu. Więc... Więc mówiąc, jakaś faza czy coś to absolutnie nie ma z tym nic wspólnego, ani w odczuciu tego, ani w zamyśle, w intencji. Yy, m, zaraz powiem, może tak, mam już tysiąc innych myśli, ale to, to, to powiem, jakby, jak opowiem co, ale m, żebyście nie, tak tego nie myśleli, bo no, to jest daleko naprawdę od tego. Zresztą o, szaman mówił, że czasami się osoby takie trafiają, stara się ich eliminować i nie, m, no, nie robić nim ceremonii, jak takie coś wyczuje, ale no, też go to boli, tak bo on stara się tym ludziom pomóc i, i polepszyć jakość tego życia, a nie dostarczyć zabawy. No ale, no ale mówię, jednak te niektóre sytuacje są jakoś tam śmieszne, więc opowiadam, no jest tym kogutem. Jaki kogut? No i ten kogut, piał, ale to, dlatego to chciałem powiedzieć, to nie ma nic wspólnego z taką fazą, ten kogut był realny. Ten głos dochodził realnie z któregoś punktem, ja na wydmie, na plaży, kogut i dżemordę, i dżemordę, takie typowo pianie poranne. No, jeszcze tego nie, w ogóle jestem jeszcze na świeżo, więc tego wszystkiego jeszcze nie do końca przerobiłem, zinterpretowałem. To jeszcze cały czas gdzieś tam jest, ale no to chyba chodzi o jakieś obudzenie, nie wiem, no tak mi się wydaje, no kogut wychodzi na ten połod, mordę chyba wszystkich budzi, gdzieś moja świadomość się do mnie dobijała. Później wielokrotnie też miałem tego przykład. No, co jeszcze była część, jeszcze się trawiło. Także że nas zasniesła, czy coś tam spaliśmy. Przed 3, czwartej zasnąłem. To było oczywiste, że każdy bodziec z tego świata oddala nas od tamtego. To tak wiem, że tak brzmi kuro, mądrze, metaforycznie, ale tak jest. coś no. tam zrozumiałeś, a tu później codzienność dopada i się zapomina. I takie jest moje pierwszy wniosek taki na rano, kiedy już naprawdę się człowiek wylądował. Naprawdę, żeby jak najwięcej tego zostało we mnie. To bardzo mam takie mocne postanowienie, żebym pamiętał co tam się stało, bo to naprawdę każdego życie zmieni. Samo odczucie i pamięć o tym, że to się czuło i tam się było. Mam nadzieję, że to będzie bardzo długo mi towarzyszyć. O, pięknie słoneczko, ale w ogóle jest pięknie. Patrzcie. i takie, tu. No i myśmy nawet nie wiedzieli, że się zaczęło. Się zaczęło. Nie będę opowiadał tego w środku, bo nie będę, bo ja naprawdę widziałem minę wczoraj swojej żony. I uwierzcie mi, że chyba nie chcecie tego usłyszeć, bo po prostu tego nie zrozumiecie. W skrócie, ja uważam, w mojej opinii skromnej, żeby nie było tylko mojej, trwa to bardzo długo godzin i uważam, że ja się dostrajałem, mnie dostrajano do pewnego stanu świadomości, pewnego braku strachu, bo z tym czasem, oczywiście, co się działo, moi drodzy, kochani widzowie, jakaś tam Trawka, czy tam inne zielone, czy grzyby, to to jest w ogóle. Nie, 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 na, dajże pan spokój w ogóle, panie Mietku. Yyy, więc ja się też tego bałem, więc to mi powolutku, tak, Tomku, to nie jest tak wcale źle. No, może tu być jest wieczność, a może siedzisz tu 100 lat, a może nie 100 lat, a może i nie bój się. I generalnie Tomku, jakbyś nawet tu siedział całą wieczność, to jest fajnie jest, bo siedzisz na plaży w słoneczku. I ja w końcu tak. No tak. Bo ja mam... Nie ja, każdy człowiek, każdy z nas ma. Boże, jak ja tu utknąłem, to tak, tam teraz tu, ja, żona powie, że zwariował, pewnie siedzi, strzeli na muleci na tej plaży, eee, 100 lat, i w ogóle gdzie, to matka powie, to do psychiatryka, to nie ma tego. Nie ma, nie ma. Jest tu i teraz ta chwila. Jeżeli byś nawet tu utknął, to to się stanie za chwilę, tego nie ma, nie ma, nie ma. Tu teraz jest fajnie, i ty coś przepracowujesz sobie, i to nie ma nic w związku z tym, co się stanie, czy co ten stan nie ma. A jeżeli miałbyś tu siedzieć milion lat i ta chwila miałaby trwać, bo tak by sobie wydaje, czy tak jest, to to jest jedna z przyjmniejszych chwil w swoim życiu. Więc nie myśl da, dalej tamto to, to, to. nie ma. I było wiele takich e, sytuacji, poziomów nauczek. Uważam, że to trwa, trwa to bardzo dużo godzin. E, dla mnie pamiętam przerażające było, któryś kolega poprosił o dokładkę. Ja to w ogóle patrzę, co to, co to, co to, 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 to. to, 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 to. właśnie tak pojechał to trochę bardziej, nie, no mówił, że nie, ale wydaje mi się, troszeczkę jak w celach rekreacyjnych, może. I on chce dokładkę i szaman mówi: Słuchaj, wrócimy do rozmowy za dwie godziny. A ja już. To był moment, kochani, kiedy ja myślałem, że ja już wiem wszystko i nie mogę wiedzieć więcej. I szaman mówi, że za dwie godziny, ponieważ w tym momencie nawet nie otarłeś się o pik, który zmierza. I ja mówię, o ma bosko jedyno. <noise> A ja już po prostu tam jest. Nie wchodząc w szczegóły, wszystko. Ale tak, miał rację. Miał rację. To jeszcze ja nawet w ogóle nie wiedziałem. To nawet nie była jedna miliardowa, o czym ja mogłem mówić. I, no tak, ten kolega później też oczywiście nie chciał, więc, 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 więc gdzieś tam to cały czas chodziło. Ja czułem się, że. No, nie mówię, że coś mi tłumaczę, ale jestem dostrajany, żeby osiągnąć pewien poziom świadomości, pewien brak strachu, pewną otwartość umysłu na, na pewne rzeczy, które mają do mnie trafić, a które są bardzo ważne, bo to też czułem. I dlatego to trwa i dlatego ja mogę, bo w pewnym momencie znajdujecie się gdzieś i trafia do Was ten najważniejszy, czy kilka najważniejszych komunikatów i tamtego czasu nie ma. I tam nie ma Twojego ciała. I ten komunikat, jakby on by nastąpił od razu, to on by był po pierwsze niezrozumiały, po drugie można było, nie wiem, no, nie odebrać go, nie umie zaświrować, bo w ogóle też absolutnie uważam, że nikt nigdy, ja to jest tylko i wyłącznie moja opinia, że nie da się, to, to, to nie może wywołać skutków negatywnych. No, po, po moich przeżyciach uważam, że jestem tego pewien, że dobrze przeprowadzona oczywiście ceremonia z odpowiednim przewodnikiem, z odpowiednimi środkami nie może spowodować negatywnych skutków. Takie jest moje zdanie. Ale, yy, i dlatego mówię z tym czasem, ja sobie później, ludzie, kochani, ja tymczasem też ja jak DJ bawiłem. Ja po prostu zesrany i o boże, co? Jak się uspokoiłem, jak zacząłem, że to można, że ci ludzie mogą iść i se wracać, jak ja chcę, że to, to ja później prawie siedziałem i tak sobie, tu całą plażą. Wiem, tkwi to jak bajka narkomana. Ale generalnie mówię o swoich odczuciach i je Wam staram się przekazać, więc wejście na coraz wyższy i wyższy poziom, no tak czułem troszkę, jak te się zazębiają, takie tryby, pyk, i te już jakby się zazębiły, już się kręcą, to idziemy tu, 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 tu. No i nastąpiły, ja nie będę mówił wniosku, bo też jest dość osobiste... Mm. Szalszaman mówił, nikt tego nie zrozumie, i to jest twoja opowieść, więc generalnie dochodzić do podobnych wniosków. To też jakby świadczy mi o tym, że to nie jest żaden lot, nie jest żadne nic, tylko naprawdę te substancje, podobnie jak medytacja, o czym mówiłem wcześniej, długoletnia, post-ascezja, odmawianie sobie jakiś pokus, wyrabianie takiej twardości charakteru, medytacja pozwala ci zrozumieć więcej, zobaczyć więcej. To jest, tak jak powiedział Szaman, shortcut, totalne jednięcie. Ja wam powiem, nie wiem czy, bo oczywiście później zacząłem też bardzo dużo o tym, o czym czytać, tak? Dlatego też mówię o tym, że badania psychologiczne są takie, że to poprawia, że ludzie są lepsi, że właśnie są spokojniejsi, że lepsze relacje, z punktu widzenia nawet medycznego, bo są badania na ten temat przeprowadzone. Mimo nielegalności dalej badania są. I nie wiem, czy to jest, czy o tym moim, czyli o San Pedro, czy o Ayahuasca, ale to jest, ma małe znaczenie, najbardziej oddaje to, któryś psychiatra, który widocznie po tym, co przeczytałem, musiał sam użyć, ale który prowadził badania nad tym i uważa się, że to jest najlepsze określenie tego stanu. Załaduj cały Wszechświat w armatę i odpal go w mózg. Dokładnie tak się czujesz. No, no wiesz, no, 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 no wiesz wszystko, czujesz. Ale mówię, ten cały proces uważam, że miał na to, na tych parę chwil, kiedy można było Spotkać się, zadać pytanie, wejść w głąb siebie, spojrzeć w innej perspektywy, jakkolwiek to brzmi. Nie chcę wdawać się w szczegóły. Mnie to dało bardzo dużo, więc, więc, więc dlatego, no każdy też inaczej, ale w, w rozmowach i z, i z nimi, i w tym, co się czyta, wszyscy chodzą do podobnych wniosków. Oczywiście każdy ma inne problemy, inne wnętrze. Czasami się przerabiają właśnie jakieś traumy z dzieciństwa. Czasami się swoje gdzieś tam relacje widzi z boku, je przewartościowuje. Daje to taki moment, kilka momentów. Kilka momentów takiej takiego uczucia, wiedzenia o czymś. Znaczy, chciałbyś i, i ty wiesz, i ty znasz tą odpowiedź. I ciężko później przetłumaczyć, jak schodzisz w dół. Zresztą to Szaman raz powiedział, że nie ma szans. I najważniejszym, i dla mnie, i chciałbym, żeby tak jak najdłużej we mnie zostało najważniejszym jest. Pamiętać, że się tam było, i że się to czuło, bo ty nie jesteś w stanie racjonalnie tego tu przetłumaczyć, ale jeżeli to czułeś, to uczucie w tobie jest. Ja czuję to, że to rozumiałem, to wiedziałem, chociaż teraz nie jestem tego w stanie wytłumaczyć, bo tych bodźców tu jest tyle, my jesteśmy zasypywani tym wszystkim. Ja tam to czułem, kiedy te warstwy ze mnie schodzą i wtedy mogę coś poczuć i zrozumieć. Hmm, dlatego te, one są oczywiście indywidualne te jakieś e, takie cząstkowe wnioski, ale te główne to czuje się to samo, no i że ten cały nasi kochanie, kochani e, to za tu się tutaj uganiamy i co jest dla nas ważne, czym się podniecamy, a przede wszystkim, czym się denerwujemy, ma takie kurwa znaczenie, jak no na pewno to jabłko, które jest tutaj na dole zgnite ma dużo większe, bo jego chociaż wezmę, wrzucę do kosza, a nasze problemy nie mają kompletnie żadnego znaczenia. Pozwala nabrać ogromnego dystansu, pokory, którą Będę się starał zachować na jak najdłużej, aczkolwiek mówię, to jest też tak, że ten świat już mnie od kilku dni atakuje tymi bodźcami, i wiadomo, że jak się gdzieś tam zatraci, gdzieś się już zdenerwuje, dobrze to sobie wyrównywać później. Hmm. Czy powtórzę, wiecie co, i właśnie to jest na następna rzecz, która, yy, która totalnie uważam, że to nie jest nic z żadnej fazy narkotycznej czy dla przyjemności. Bo to było najlepsze, co przeżyłem. Zdecydowanie. Pod każdym względem. Pod każdym i fizycznym, bo naprawdę uczucia, setki orgazmów nawet mogłeś tam mieć, i naprawdę sterować tym swoim ciałem, to jest taki stan świadomości. Więc nie wnikam w szczegóły, bo zaraz znowu powiedział, że jestem idiotą, i tak powiecie, ale yy, i fizyczne, i psychiczne odczucia i tak dalej to było najlepsze, co przeżyłem, a nie chcę drugi raz. To znaczy, nie nie chcę, że to jest złe. Tylko ja w tym momencie wiem, że nie potrzebuję, abym w życiu teraz tego nie przyjął, a wiecie, jakie z substancjami. Nawet z alkoholem już, nie idąc daleko, żeby nam tego YouTube strasznie nie, nie tego. Jak jest fajnie, no to więcej, tak? To, to, to po co jedną, a jedna malutka, a to może dziesięć, tak? Albo jedna flaszka, albo jedno coś tam, albo nie wiem, lówka, co tam sobie robicie. Tutaj totalnie nie, ale to totalnie nie. To nie tak, dlatego, że tak mówię, ale to ja jest nie do pomyślenia. Dostaliśmy informację, że pewnie będzie potrzeba, bo to jednak mówię, te wszystkie bodźce tu cię rozregulują. Roz roz znowu trzeba będzie spojrzenie na to z góry, przemyślenie tego wszystkiego i znowu jakieś tam odpowiedzi na jakieś inne może pytania, bo to już co przepracowałem, to pewnie nie jest wszystko, ja tak myślę, ale pewnie coś tam mam jeszcze do przepracowania. Yy, ale to ja myślę, że jeżeli nawet, to powiedzmy, powiedzmy teoretycznie, za pół roku poczuję potrzebę powtórzenia tego. Pewnie będzie już inna substancja, no bo teraz się tak tego bałem, bo ten yy, Don Pedro, San Pedro, co ja w końcu? Kurczę, już Ci powiem. San Pedro. Yy, pewnie będzie łaska czy ten, yy, ten PJT, który jest też mocniejszy, uznawany za mocniejszy, ale ja, ja, ja to tak widzę teraz po, po tym przeżyciu, że jeżeli już powiedzmy to będzie za pół roku, to kolejne by było powiedzmy za rok, a kolejne za pięć lat albo wcale, bo uważam, że po kilkukrotnym to już będą tak silne te wspomnienia, tak silne to odczucie, że naprawdę ten świat mi aż tak tego nie zagłuszy. To to bardziej chodzi. Ale nie ma to nic wspólnego z tym, że chcę dla przyjemności wziąć. I żaden, no, zdarzają się jak wszędzie się zdarzają dziwni ludzie, ale no tak z reguły jest, że tutaj tego, to, już to jest tak potężne przeszycie, że nie wiem, czy bym w tym momencie znowu go przerobił, bo uważam, że jeszcze w jakiś sposób to przerabiam. Nie chciałbym, żebyście też. Yy... Znaczy, oczywiście wszystkie komentarze mile widziane. Tutaj na pewno będę starał się je wszystkie odczytywać i patrzeć, bo też jestem ciekaw zdania, więc walcie, czy mieliście w ogóle takie doświadczenia? Co wy na to i no ewentualnie następnym razem jak będę, czy chcecie znowu usłyszeć coś więcej? Mm, a nie chciałbym po prostu no taka prośba, oczywiście to weźmiecie to sobie do serca czy nie, żeby tego nie traktować tak jakby, a to się a nie to, to jak chcecie, tak to nie znaczy, pijcie, czy piszcie sobie, no też to przeczytam. Aczkolwiek wiecie, no jeżeli ktoś, tak jak ja teraz czuję, jak to było i się z wami tym dzielę, nie mam żadnego tam obowiązku, a się z wami tym dzielę jakoś, bo, bo też też i obiecałem i tak w sumie, no może ktoś wyciągnie z tego jakieś wnioski, czy coś dla siebie, czy coś, to jest bez sensu takie jakieś tam przegadywanie, przygrzywanie, a pojechał się na albo coś tam, albo coś tam. Ale oczywiście internet, wolność słowa, możecie robić co chcecie. Serdecznie was pozdrawiam i strasznie was lubię.